Nasza wolność długo nie trwała, bo właśnie przyjechała policja. Dobra, przyjechał jakiś kolejny. Powiedziałam im, że ja jestem kobietą. Masakra, nie przyjeżdżajcie do Pakistanu. Czy byśmy tak nie jedli? W czasie, kiedy zrozumiał, o co nam chodzi, w sensie, wiecie, im się nie mieści w głowie, że co my tu robimy, jak żeśmy znaleźli to miejsce, dlaczego chcemy tutaj spać i tak dalej, bo dla nich turysta to jest osoba, która śpi w hotelu, nie? No, chyba musimy właśnie zacząć im mówić, że jesteśmy nomadami i wtedy bardziej to będzie można zrozumieć, dlaczego właśnie śpimy w ten sposób. Ale miejsce dla nas jest zarąbiste, bo popatrzcie, jaką fajną przestrzeń tutaj jest zagrodzone, jak widzicie. I cały ten obszar będzie dla nas, dla naszych piesków. Nasza wolność długo nie trwała, bo właśnie przyjechała policja. Tak więc ten właściciel, jak widać, zawiadomił policję. No dobrze, on mówi, że jest policjantem i jest security nasze. No zarąbiście, jak chcą, to mogą sobie spać tu razem z nami. On mówi, że dlaczego wy tutaj jesteście bez żadnego security, bez żadnej obstawy. Oczywiście paszporty będzie. No i nie wiadomo, co to będzie. Tam trwają negocjacje, bo chcą, żebyśmy się spakowali i chcą nas zawieźć. Najpierw mówili do hotelu, my powiedzieliśmy, że nie chcemy do hotelu, że no to nie do hotelu, będziecie spali do jakiejś restauracji, że tam będzie lepiej wam. A my nie chcemy już, teraz jak żeśmy rozłożyli cały, wiecie, Majdan, nie będziemy gdzieś spać, bo my znamy te wszystkie miejsca, już sobie możemy wyobrazić, w jakie miejsce nas wsadzą. Po prostu jakaś jedna wielka, po prostu, ja nie wiem nawet, jak to nazwać. Jakaś masakra, nie przyjeżdżajcie do Pakistanu, tyle wam powiem. No i co? I trwają teraz negocjacje, oni każą nam się spakować i że po prostu musimy gdzieś jechać, oni nam znajdą lepsze, bezpieczniejsze miejsce. Srata tata. Actually, you stay here if yes anything wrong happen with you. Nothing will happen. That's why please give you protection free at restaurant. Any what, no other charges. What restaurant? I don't wanna what? Can hotel, I come? Hotel one, at hotel one. You can Google it. At hotel one. Yes, but I'm not going to the hotel. I sleep in my tent. We can't charge any. Yes, we but just free. Yes, but I'm not going to the hotel. I'm sleeping in my car. End of story. We just move through at hotel one. You can stay at your car. No, yes, but we have police. Dogs. Yes, they need dogs to run. Can't run. Here they can run. At that place, you can also free your dogs. Yeah, but I just fucking pull it out everything. You can close. ਉਧਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖੋਲੀ ਖੜਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਗਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਨੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਯੋਰ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵੋਂਟ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਮਾਈਸੈਲਫ ਓਕੇ ਕੈਨ ਯੂ ਵੇਟ ਟਿਲ ਫੱਕਿੰਗ ਟੁਮਾਰੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮ ਔਨ ਵੀ ਸਲੈਪ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਮੋਟਰਵੇ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰਹੋ ਜਿੱਥਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ At hotel one, you can leave 2 days, 3 days, 4 days. Hotel one is samne. Hotel one is samne. You can Google it. Hotel one. Każą nam jechać do tego hotelu. To jest około 10 minut stąd. Mówią, że będziemy mogli spać tam na zewnątrz za darmo.
No więc patrzę na te zdjęcia, jakby żeby się tam zorientować, ile tam jest miejsca i po prostu, czy w ogóle my gdzieś tam, jak widzicie, jest dość luksusowo, więc po prostu ja nie chcę, żeby ktoś tam się krzywił. Psy na pewno nie będą mogły latać wolno, no bo jak w takim miejscu? No wiadomo, że nie mogą. Ludzie będą chodzić i wszyscy się boją tych psów. Zresztą tam tego, no może i fajnie by było tam w czystym sobie, ale dla nas to jest więcej stresu niż po prostu radości. Nie wiem. Niedźwiedź jest po prostu wściekły, że musimy pakować wszystko i rozpakowywać znowu. Dopiero jak żeśmy się rozpakowali, to żebyśmy wiedzieli chwilę wcześniej, to byśmy się nie rozkładali z tym majdanem. W czarna noc się zrobiła, zobaczcie. Ja tu mam rzeczy, muszę ogarnąć tyle rzeczy na internecie i już myślałam, że dzisiaj sobie jesteśmy w miarę blisko miasta, że sobie wszystko to ogarnę i co? No i pięknie, teraz czarna noc i musimy się pakować, bo no nie ma gadki, stoją tu nad nami i dopóki się nie spakujemy, to po prostu oni nigdzie nie pojadą i po prostu nie ma w ogóle o czym dyskutować. Super bezpieczni teraz jesteśmy. Po prostu bez tego motorka, bez tej policji byliśmy strasznie zagrożeni. Teraz jesteśmy super bezpieczni. Nie, on mówi, że to ktoś zadzwonił. A ja tam już nie wiem, komu wierzyć tam. A ten znowu mówi, że on nie dzwonił, no, ale daje odbitki map. O something, tak zrozumiałem. No. Pewnie chciał ci powiedzieć, że gdyby nie zadzwonił, to by go pobili. No, gdyby się dowiedzieli, że tu spałem. No. A że on nie zaraportował, że tego, bo ten ogrodnik przyjechał, wziął zdjęcie numerów rejestracyjnych, zaraz jak żeśmy się rozłożyli i najwyraźniej on... No i za 15 minut była policja. I za 15 minut była policja, no. Cicho. Najpierw ci zrobią herbatę, a potem kurczę cię... Zakablują. No, zakablują, kurczę. Ale nie, każdy mówi, że nie jesteśmy prisoners, nie jesteśmy więźniami, jesteśmy free. Ale well, we can go wherever we want, no, whenever we want. No, ale jak pytamy się, czy możemy jechać, nie. Bo nie jest bezpiecznie. Co nie jest bezpiecznie? Oni się sami siebie boją, swojego cienia po prostu. Dokładnie. No, ale tak to bywa w takich policyjnych krajach, gdzie wszystko jest takie monitorowane i tak, takie są zasady w tym kraju. No trudno nie czuć się jak więzień, naprawdę.
I że co? Gdzie? Która brama? Chcieli, żebyśmy spali tutaj na tym, w tym pyle tutaj, po prawej. Co żeśmy minęli przed chwilą, tam ale też, kurwa, nie lepiej. Nawet widać, jak tu wszędzie jest syf dookoła. Za tym murem jest ten piękny hotel, ale oczywiście menedżer hotelu nie wyraził zgody, żebyśmy z psami tam do środka się wpakowali. Cicho. I oni chcieli, żebyśmy my spali przy tej budce tutaj. Ja ich po prostu zabiję, kurwa. Ja nie wytrzymam, ja miałem wszystko zrobione. I teraz to wszystko od nowa, tylko że in the morning I have to call him when we leave and he will send an escort, that's a promise. No, do you believe these promises? No. No, właśnie. Dobra, przyjechał jakiś kolejny samochód, który podobno ma zawieźć nas z powrotem do tego miejsca, w którym żeśmy byli. No, jedziemy pod prąd. Podobno. Ale to ci sami, więc chyba tak. Hmm? Tak, ci ten sam samochód. Żebyśmy tu mogli spać. No. I jak widzicie, oni zadzwonili do właściciela, który przyjechał i otworzył nam bramę, żebyśmy mogli spać w tym miejscu, w którym już 2 godziny temu byliśmy rozłożeni. Jaki zadowolony. Ten chyba nie jest zadowolony. To the police. No co wam powiem, nie, że wesoło jest. Mieliśmy tutaj bardzo spokojną noc na tej farmie, gdzie żeśmy jednak wrócili. Te nerwy niepotrzebne po prostu. Ja bardzo nie lubię sytuacji, gdzie jakby ktoś doprowadza do tego, że ja już muszę podnieść głos i się tam o coś wykłócić. I szkoda po prostu. Bo mogło być tak fajnie, no ale dobra, pchamy do przodu. Dla kontrastu, bo życie jest takie właśnie pełne kontrastów zawsze, nie? Zawsze góra, dół, szczególnie tutaj, w tym Pakistanie mamy taki emocjonalny rollercoaster,
Ten ogrodnik, który tutaj wczoraj nam, pierwszy, z którym żeśmy rozmawiali i tak dalej, potem tam też przyszedł wieczorem, zaprosił nas dzisiaj na śniadanie, tak więc aż ciężko się na nich gniewać. Zresztą wiecie, na nikogo się nie chcemy gniewać. My jakby staramy się zrozumieć tą sytuację, jakby funkcjonariusze wykonują swoje obowiązki, ale to jest gdzieś odgórny jakiś taki nakaz, prawda, żeby tych turystów się, oni to rozumieją, że oni się chcą nami opiekować. Cały czas nam to tłumaczą, tak, że nie jesteśmy więźniami, tylko że to dla waszego dobra. For your own protection, oni cały czas powtarzają, dla ochrony, że oni chcą nas chronić. Po prostu tak im zależy, żebyśmy mieli tylko dobre wrażenia, że wychodzi niedobrze, ale jakby oni tego nie rozumieją. W ich mniemaniu to jest po prostu, oni się starają i robią dobrze. Natomiast my już teraz widzimy po tej sytuacji też wczoraj, że trzeba też trochę jakby dopiąć swego, jakby tam, gdzie trzeba, też tupnąć nogą i nie godzić się na te wszystkie ich na przykład wytyczne. Tam, gdzie nas zawieźli do tego hotelu, no to była czarna noc, to niewiele mogłam pokazać, ale było wstrętnie, naprawdę, po prostu bym powiedziała, że tu nie jest ładnie, gdzie jesteśmy, a tam było okropnie, po prostu okropnie. I jeszcze chcieli, żebyśmy się rozbili tuż przy budce tych strażników. A ja powiedziałam im, że ja jestem kobietą i ja nie mogę tutaj spać tak blisko mężczyzn. Wiecie, tak już tutaj idę psychologicznie, nie? Mówię, że ja jako kobieta nie mogę spać tak blisko, bo ja potrzebuję prywatności. I kurczę, ten. No to oni chcieli nam dać pokój w tym hotelu za darmo. Ale bez psów. Ja mówię, nie może być, o nie, psy muszą być i psy muszą biegać i nie zgadzamy się właśnie na takie, że psy będą zapięte czy coś tam, bo tak naprawdę ten dokument, który dostaliśmy w Quetta, tam gdzie żeśmy pili herbatę i czekaliśmy pół dnia, to jest dokument, który uprawnia nas do swobodnego poruszania się po reszcie Pakistanu. Tak więc jakby z prawnego punktu widzenia oni nie mogą nas zmusić do tej eskorty. Ale oni chcą. Tak więc to jest takie właśnie balansowanie. Oni balansują między tym, co im wolno, a my też znamy swoje prawa. A z drugiej strony to jest policja. I tutaj wiecie, no w tych krajach z policją się nie zadziera. No właściwie nigdzie się nie zadziera z policją, ale tutaj wyjątkowo. Tak więc wiecie, trzeba też jakoś tak to delikatnie podejść do tematu. No, dobra, nic to. Pchamy do przodu. Właśnie przyjechali nasi aniołowie stróżowie. Punktualnie o 9. Nie, o 10. Mieli być o 9. No nieważne, ale my idziemy teraz na śniadanie. Bella! 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 Ale policjanci będą musieli poczekać, bo najpierw zjemy śniadanko. Zostaliśmy zaproszeni tutaj do tego domu ogrodnika i tutaj będziemy jeść śniadanie. Patrzcie na ten napis na ścianie. No nie śmiej się, no to są... No, to... that's what we're doing. No wiem. Ten napis, there is a whole world waiting for me outside. Jest cały świat czekający na mnie na zewnątrz. Ja muszę po prostu tylko popatrzeć, wyjść i popatrzeć. No, niesamowite przesłanie. O jeny, bo się tutaj pozabijam. Niesamowite przesłanie tutaj na tej mapie, na tej ścianie. Nie, no to jest po prostu... Oh. No ja współczuję tym wszystkim ludziom, którzy mieszkają w takich miejscach. Zobaczcie, co tutaj napisane jest. Welcome to our honorable guests. Dla naszych wspaniałych gości.
Wielkie powitanie. Policjanci czekają cierpliwie, w przeciwieństwie do naszej Beli, która po prostu musieliśmy ją zostawić w samochodzie i się tak drze, jakby ją ze skóry obdzierali. No piękne śniadanie dostaliśmy. Wow! Tosty smażone i takie jajka. Super. Bardzo miło. Tłuste? No tłuste, nie? Wszystko ocieka tłuszczem. I słuchajcie, co kraj to obyczaj, bo podał nam tutaj pan miód i oczywiście bez pytania polał po tych tostach. Ja musiałam sobie złożyć dwa tosty razem, bo tyle mi tego miodu tutaj dał. Ale wiecie, zaskakująco dobrze smakuje to jajko z tym tostem i z miodem. W życiu byśmy tak nie jedli jajka z miodem, a to naprawdę fajnie razem smakuje. Okazuje się, że tutaj to nie jest farma, tylko tutaj będą domy i są tutaj po prostu, widzicie, to już rozumiem, że jak X-y są pewnie sprzedane i to będzie po prostu takie osiedle. Gated development. Very fashionable in Poland. Aha. I zobaczcie, jakie luksusowe domy tutaj będą. No, but we want to go this way. Weźmy zmniejszy mu. No ale idzie to Multan, nie? To jest Multan, prawda? New Multan. So this is a road to go to Multan. Just 100 kilometers. Yeah. We know where we're going. Trust me. Yeah. I'll show you Pakistan you never seen before. Okay. Just a 1 minute. Okay. We arrange your security. Bo oni już pewnie nie mogą jechać z nami dalej. Okay. Pilots go. From here or what? Oh, yeah, just a 1 minute. Bo oni już tak, bo oni nas chcą już zostawić. I dlatego on tutaj musi zobaczyć, jaką trasą i oni tam będą czekać na nas po drodze. Dlatego mówiłem o tym, że oni teraz mają problem, bo nie wiedzą, gdzie my jedziemy. Tak. Oni muszą zadzwonić i tam, żeby auto czekało. To jest security officer. What's up? Yes. I'm good. Yeah, we're going to Multan. We are going to Multan. No, we've got sat-nav. I know where I'm going. I don't want to go through motorway. Yes, but I want to go this way. It's just 100 kilometers away. What is the problem? Yes, but I don't want another road. I'm quite happy with this road. Why are you making things difficult? Dobra, musieliśmy odpuścić, bo po prostu powiedzieli nam, że tam nie ma mostu. Ja tam przeanalizowałam tą mapę. Wydaje nam się, że jest, ale może nie ma. Nie będziemy się z nimi kłócić.
Pojedziemy tą drugą drogą po prostu już dla świętego spokoju, bo to teraz nie ma znaczenia. Im po prostu jest łatwiej, bo oni wtedy mają tam te posterunki na tych głównych drogach i będą się znowu zmieniać od posterunku do posterunku. To jest tylko 115 km, tak więc tam niech im tam będzie, niech się cieszą, jak w szachach. Jeden, wiecie, no, trzeba wiedzieć, kiedy zrobić krok do tyłu, a kiedy krok do przodu, no, a kiedy tupnąć nogą. Dobra, jedziemy. Taka awantura będzie wieczorem. Tak, wieczorem na pewno będzie przepychanka o to, gdzie mamy spać, bo my już kategorycznie nie chcemy spać na żadnych posterunkach policji. Po prostu nie. No tam następna chyba jest. Teraz VIP treatment mamy. Teraz to. Wow. No, that's fun actually. They were in it. Oni wszyscy mają, tam na tamtym poprzednim był już napis no fear na samochodzie, ale oni mają takie bluzy, na których też pisze no fear, czyli bez obaw, tak? No, nie ma się co bać, jesteśmy w Pakistanie, pod ochroną policji. No super, tak naprawdę rzecz biorąc to czujemy się jak... A jacyś VIPs, nie? Jak kurczę. So at least. Celebrities. No właśnie, tu może byśmy przystanęli. Myślisz, co na razie może nawet nie wiesz. No dobra, przyjechałeś. Chciałam, żebyś stanął na drodze. Nigdy nie posłuchasz nawet, co chcę powiedzieć. Mamy kolejną podmiankę. Chyba. Ale tak czy inaczej, bardzo sprawnie idzie tym razem cicho, Bela. Idzie bardzo sprawnie, więc nie możemy narzekać. Ach, ta magia McDonalda. Gdzieś tutaj muszą mieć McDonalda. Widzieliśmy po drodze KFC w dwóch miejscach. Ale McDonalda nie widzieliśmy, ale ten pan ma dzieci. I najwyraźniej... byli gdzieś na wycieczce w McDonaldzie. Tu są podpisane inicjały. Tak więc każdy ma swoją zabawkę, pamiątkę z McDonalda. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.